Bożej. Wyrzucili ją z kościoła i chcieli utopić w jakiejś wodzie. Na malowidle po prawej stronie prezbiterium mamy taki owal, anioł trzyma owal i dwóch mężczyzn właśnie chce tą rzeźbę gdzieś tam wkopnąć do wody. I mimo obciążania kamieniami, spychania drągami, to się nie udawało, ona się nie dała utopić. I świadek tych wydarzeń, mieszkaniec Piły, pobliskiej miejscowości miasta, odkupił od nich tę figurę i kiedy wracał do swojej miejscowości, zatrzymał się tutaj w Skrzatuszu na nocleg, opowiedział całą historię i jedna z mieszkanek Skrzatusza od niego z kolei odkupiła tę rzeźbę z myślą umieszczenia jej w kościele, który już wtedy w wiosce był. Być może wyglądał też tak jak tam na malowidle, taki niewielki drewniany kościółek. Łatwo można sobie wyobrazić, że ci wszyscy, którzy chodzili do Maryi, do Mielęcina już ze 150 lat przynajmniej, doznawali tam łask, no to po prostu przyszli za tą rzeźbą tutaj. I tutaj zaczęli prosić o wstawiennictwo Maryi, o łaski i takie łaski cudowne zaczęły się dziać tutaj w Skrzatuszu. Jedno z tych wydarzeń jest namalowane po lewej stronie prezbiterium, tam już mamy ten obecny kościół namalowany, a poniżej scena dosyć dziwna, tajemnicza, gdyby nie kronika księdza Delerta, która opisuje te wszystkie wydarzenia, nie wiedzielibyśmy, co to jest tam narysowane. Otóż jest to cud wskrzeszenia chłopca, którego już na tym wozie właśnie wieziono w trumnie na cmentarz. I matka, przechodząc koło kościoła, westchnęła do Maryi o pociechę po tym jedynaku i Pan Bóg przywrócił życie temu chłopcu kilkunastoletniemu. Wiele innych cudów też tutaj miało miejsce, uzdrowień, przywrócenia wzroku, uzdrowienia choroby nóg, a także okoliczni mieszkańcy przychodzili prosić w różnych sytuacjach losowych, zarazy czy klęsk żywiołowych, doznawali tutaj łaski. Stąd też miejscowość bardzo zasłynęła w Wielkopolsce, była nazywana Perłą Wielkopolski. Teren należał do biskupa poznańskiego i biskup erygował tutaj samodzielną parafię w 1660 roku. Później, kilkanaście lat później, król Jan III Sobieski, niektórzy mówią, że był tutaj sam w Skrzatuszu, modlił się do Maryi o pomoc, ale nie mamy dokumentów na ten temat. Natomiast są dokumenty, że nadał parafii skrzatuskiej wielkie dobra ziemskie, zrównując ją prestiżem z parafiami miejskimi. Także na pewno Skrzatusz znał i modlił się do Matki Bożej Skrzatuskiej, a wojewoda poznański z tego okresu, sportretowany też tam po lewej stronie prezbiterium, nazywał się Wojciech Breza, wybudował ten kościół konsekrowany w 1701 roku. A więc przeszło 300 lat, już ten kościół tutaj służy jako właśnie sanktuarium Matki Bożej. Biskup poznański też kolejny wydał dekret uznający tę figurę za cudowną, no i stąd właśnie taki ruch pielgrzymkowy od tamtego czasu. Oczywiście historie tych ziem były bardzo skomplikowane. Skrzatusz odpadł od Polski już po pierwszym rozbiorze, a więc był w granicach państwa niemieckiego aż do 1945 roku. Dlatego stosunkowo mało w Polsce jest znany, no bo był ciągle po niemieckiej stronie. I chociaż tutaj mieszkali Polacy, też przychodzili na odpust, na przykład parafialny odpust 15 sierpnia, licznie, nawet był zapraszany polski kaznodzieja, ale jednak w pozostałej części Polski, szczególnie nawet i po I wojnie światowej, jeszcze to miejsce nie było tak znane. Na szczęście teraz już mamy możliwość swobodnego, no nawet i propagowania, bo mówię, że taka rzeźba to naprawdę można tu godzinami się wpatrywać w Maryję i czerpać od niej pomoc. Cały kościół jest ten wystrój kościoła jest podporządkowany tematyce maryjnej. Tak jak mówiłam, ten główny ołtarz z figurą Maryi w niebo wziętej przypomina baldachim nad grobem świętego Piotra w Rzymie. To mniej więcej jest ten sam styl artystyczny, ale no, tam powiedzmy ze 100 lat później wybudowany.
I pozostałe obrazy, malowidła, ołtarze pochodzą wszystko z tego właśnie czasu, koniec XVII, pierwsza połowa XVIII wieku, w stylu barokowym. Mamy na filarach sylwetki apostołów z atrybutami ich męki, najczęściej mieczami, miecz, sztylet, piła, włócznia. Poszczególni apostołowie mają te swoje atrybuty. Dalej mamy malowidła na suficie poświęcone Maryi. Tutaj scena zwiastowania, dalej ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni, znowu wizerunek Maryi Wniebowziętej i scena nawiedzenia świętej Elżbiety. Nad oknami są niewielkie malowidła, bardzo ciekawe, mianowicie ilustracje wezwań, najczęściej wezwań do litanii loretańskiej. Nazwy są łacińskie, ale na jeden z tych obrazków chciałam zwrócić uwagę. Tutaj po tej stronie jest takie przedstawienie, jakiś człowiek płynie na desce przez wzburzone fale. Napis na szarfie mówi: ucieczko grzeszników. Ucieczko grzeszników. To jest wezwanie, znamy z litanii lortańskiej. A więc ktoś tak sobie wyobrazi, że Maryja ratuje tak grzeszników, jak ten człowiek właśnie za pomocą tej deski ratuje swoje życie. Inne elementy maryjne to jest na przykład ołtarz, tam za amboną, potem będzie można trochę wyjść z ławek, zobaczyć bliżej. Ołtarz, taki niewielki, biały ołtarz z obrazem przedstawiającym rodzinę Maryi, a więc Maryja jest dzieckiem i ze swoimi rodzicami jest przedstawiona na tym obrazie. Być może niektórzy mówią, że jest to główny ołtarz z tego starego drewnianego kościoła zachowany. Inne ołtarki, bo on jest trochę wcześniejszy w stylu. Inne ołtarze są właśnie też już XVIII-wieczne. Ten poświęcony świętemu Józefowi, ale również Maryi, bo napis na tym wokół oka opatrzności mówi o Maryi, a przedstawienie świętego Józefa jest trochę też nietypowe. Tu wiele jest takich nietypowych rzeczy. Mianowicie nie ma ani lilii, ani narzędzia stolarskiego, jak to często jest święty Józef przedstawiony, tylko jest Pan Jezus, mały dzieciątko Jezus i krzyż. I krzyż. Tak jakby podkreślał, że życie człowieka, jest, nawet dziecka, jest naznaczone krzyżem i nie ma co wypierać tego. Raczej trzeba przygotować dziecko do podjęcia krzyża, właśnie wejścia w tą tajemnicę zbawczego cierpienia. Oczywiście tutaj, po tej stronie już mówiłam, ołtarz ukrzyżowania, największy i pokazujący sens wydarzenia krzyża. Tam są napisy łacińskie, w krzyżu zbawienie, in crucis salus, w krzyżu zbawienie i wezwanie: przyjdźcie, adorujmy Chrystusa, Króla ukrzyżowanego. Ciekawostką tego ołtarza jest zwieńczenie w postaci rzeźby świętej Heleny, cesarzowej rzymskiej, która zorganizowała ekspedycję do Palestyny, aby poszukiwać drzewa krzyża. To się udało, jak wiemy, i relikwie krzyża są w Polsce, na przykład w Górach Świętokrzyskich, w Świętym Krzyżu, a my mamy też tutaj w relikwiarzu cząstkę Krzyża Świętego, także jak najbardziej w tym ołtarzu jest miejsce dla niego. I jeszcze jeden ołtarz, też taki trochę nietypowy, mianowicie poświęcony w całości aniołom. W górnym obrazie jest przedstawiony święty Michał Archanioł, tutaj w środkowym anioł stróż i na dole święty Rafał, który towarzyszy Tobiaszowi w jego wyprawie. Cała historia jest opisana w Starym Testamencie w księdze Tobiasza. Ale głównie chciałam zwrócić uwagę na treść tego środkowego malowidła, ponieważ ten anioł stróż to nie jest jakieś, nie pochyla się nad jakimś słodki aniołek, nad jakimś niemowlaczkiem, tylko nad konkretnym człowiekiem, dorosłym już może, być może. I bardzo wymownie pokazuje człowiekowi właściwy kierunek. Tam to słońce jest za chmurami, ale anioł tam pokazuje właśnie. Natomiast takim wyjątkowym szczegółem tego malowidła jest paszcza smoka, która jest poniżej. I troszeczkę tak może nie za bardzo widać, trzeba się zbliżyć tutaj od tej strony. A więc jest takie przesłanie bardzo konkretne. Jedna droga tam, druga droga tu. Nie? I teraz Pan Bóg dał anioła, żeby nas strzegł, żeby nam opiekował się nami, no ale anioł też nie może wbrew naszej woli. Więc to jest taka przestroga do woli człowieka, apel do woli człowieka,
żeby wybrał dobrze, sam się zdecydował, w którą stronę iść. Inne elementy jeszcze z tamtego czasu, z tego XVII wieku, to są te ławy właśnie w kościele, chrzcielnica, ambona. Natomiast współczesne dzieje, współczesne wydarzenia naszego sanktuarium, to jest, można powiedzieć tak, po pierwsze koronacja figury Matki Bożej koronami papieskimi, która miała miejsce w 1988 roku. Te korony, które widzimy tutaj na rzeźbie, są starsze. Tamte są przechowywane, można je zobaczyć na zdjęciu, które są na wystawie tam za murem kościoła. Natomiast w 25-lecie tej koronacji, w 2013 roku, rzeźba została poddana kolejnej konserwacji i również poddane zostały konserwacji te korony, które były do tej pory, czyli te stare, te poprzednie, nie papieskie. I w trakcie tych badań okazało się, że jest to bardzo cenny zabytek z 1660 roku, zasadniczo tych koron. Więc po konserwacji ci fachowcy zdecydowali, że najlepiej jakby były eksponowane razem w tym wnętrzu należące do całości z tamtego okresu, właśnie tego barokowego, chociaż przeróbka jest potem XVIII-wieczna. No i w 25-lecie koronacji biskup Edward chciał urządzić uroczystość właśnie pamiętniającą tę koronację, a ponieważ kościół był w bardzo złym stanie technicznym, też na wystawie można zobaczyć zdjęcia, jak to wyglądało, między innymi sklepienie było pęknięte, trzeba było zakładać te wzmocnienia, w ogóle kościół był wyłączony z eksploatacji przez wiele lat na czas tego remontu generalnego. I dzięki temu wielkiemu remontowi został zabezpieczony, ale też został cały odnowiony, czyli wszystkie ołtarze, wszystkie malowidła, wszystko łącznie oczywiście z pietą zostało odnowione, można powiedzieć, 7 lat temu, więc stosunkowo niedawno. I kto znał ten kościół, przyjeżdżał tutaj wcześniej i pamiętał, w jakim stanie był, no to jest zachwycony. Mam nadzieję, że Państwo również, wyglądem obecnym tego kościoła. Takim szczegółem, jeśli chodzi właśnie o te zmiany, jest podłoga. Otóż tu była klepka dębowa w XVII wieku położona na podłodze klepka dębowa. Oczywiście już zużyta i w złej jakości i trudna w utrzymaniu. A poza tym kościół był strasznie, bardzo było zimno, bardzo. To po prostu zimą to nie dało się tu wytrzymać. A biskup Edward chciał bardzo, żeby to było centrum duchowe diecezji, czyli żeby można tu było spokojnie się modlić, kilka godzin nawet. I dlatego tu jest założone podłogowe ogrzewanie, jest zmienione, ta klepka w ogóle usunięta. A tam w prezbiterium jeszcze takie fragmenty są, można zobaczyć, jak to wyglądało w ogóle. I następna taka... Takie wydarzenie właśnie to związane z tym 25-leciem. W 2013 roku to było. Przed mszą świętą była modlitwa, adoracja Najświętszego Sakramentu, którą prowadzili ojcowie z Brazylii i jeden z nich wypowiedział takie słowa, że Maryja prosi biskupa, aby koło krzyża otworzyć źródło wody. Plac sanktuaryjny był już urządzony w tym sensie, że wszystkie działki od okolicznych rolników, tutaj sąsiadów, były wykupione i już ten plac był stworzony jako jedna całość. Już był postawiony krzyż na to właśnie 25-lecie na końcu i stacje drogi krzyżowej i stacje różańcowe, takie kapliczki różańcowe, no i ścieżki. No i właśnie to jest w tych słowach była mowa o tym, że koło krzyża ma być otwarte źródło wody, że ta woda ma być znakiem błogosławieństwa Bożego dla tych ziem, dla Pomorza, które było przez wiele wieków najeżdżane, przeklinane, uciskane, że tu się działo wiele zła. Więc teraz Pan Bóg chce jakby na nowo błogosławić, jakby otworzyć nowy rozdział w dziejach tej ziemi, właśnie przez tą wodę, będzie znakiem błogosławieństwa. No i tak właśnie zostało urządzone, ustawiona figura Matki Bożej depczącej głowę węża, 7 strumyczków, z których woda, przez które
woda z tego źródełka wpływa tutaj do stawu, który łączy się rowem z okoliczną siecią wodną, więc w ten sposób ta woda zasila, ta woda z podziemi zasila tutaj te nasze cieki wodne. I rzeczywiście jest znakiem błogosławieństwa, no bo jest takim symbolem miłosierdzia Bożego, które nieustannie płynie. Ta woda płynie dzień i noc i zimą też. Więc nieustannie płynie miłosierdzie Boże, tryskają zdroje zbawienia z ran Zbawiciela. No to jest taki plastyczny, można powiedzieć, obraz właśnie tych duchowych prawd, na których chcemy tutaj się opierać i czerpać siły do życia z Panem Bogiem. To wszystko można obejrzeć i na wystawie, i później tam się przejść do źródełka. Tam jest też taki baner z tymi słowami właśnie, więc to jeszcze można tam do tego wrócić. I jeszcze jedno wydarzenie, które miało miejsce rok temu, mianowicie ten kościół jest ogłoszony bazyliką mniejszą, nosi tytuł Bazyliki Mniejszej. Co to znaczy? Jest to takie szczególne miejsce związane z Ojcem Świętym. I różne ma przywileje, między innymi odpust można uzyskać na przykład na Piotra i Pawła, to było niedawno, no i takie inne dni, ale też dla pielgrzymów, którzy indywidualnych, tak jak wy jest, na przykład jesteście, w dowolnym wybranym miejscu, dniu roku, czyli nie planujecie przyjechać na przykład jeszcze raz. Ale już jesteście dzisiaj, więc można prosić Pana Boga o taką łaskę odpustu. U nas w tym miejscu jest odpust parafialny 15 sierpnia, a później w trzecią mniej więcej niedzielę września, to tak wypada, odpust Matki Bożej Bolesnej. I biskup ustanowił, że w tego dnia też można uzyskać właśnie ten odpust zupełny, związany z tym, że się nawiedza bazylikę. Ponieważ wiem, że zostajecie jeszcze wcześniej, jeszcze dłużej, to może jeszcze w jakimś momencie coś będzie można dopowiedzieć, bo o drugiej macie obiad, tak? No więc to jeszcze tam z pół godzinki zapraszam do obejrzenia.